Yo, siemanko, z tej strony Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. I z nami jest Nobek, czyli jesteśmy w serii Nob kontra Pro kontra Hacker i dzisiaj będziemy budowali epicki pomnik Belli. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Słuchajcie, jeżeli filmik wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, fajnie. Jeżeli będzie 15 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał. Jeśli tego nie robicie, macie szansę wygrać paczkę z Vitoshopu i wpadajcie na vitoshop.pl po epicką kolorowankę Vito i Bella. Kolorowanka fabularna. Dobra, a my zaczynamy. Ej, tutaj ja buduję, co ty robisz? Nie. Ty na środeczku. Dziś jestem... Pro. Nie, nie, no jest, jesteś pro, jestem haker. Znaczy haker, Nie, 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 idziesz tam, jesteś pro, dobra. A ja buduję tutaj, także zaczynamy, słuchajcie, mamy około 10 minut, 3, 2, 1, start i lecimy, słuchajcie, zobaczymy, jak tam to wyjdzie. Ostatni pomnik, jaki budowaliśmy, ten Vito pomnik, wyszedł całkiem fajnie, słuchajcie, i podobało mi się to, jak to wyszło ogólnie. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie również dobrze i że wszystko ładnie będzie wyglądało. Dobra, a my zaczynamy. Nie wiem, jak tam Nobek się na to zapatruje, ale... mam nadzieję, że mi wyjdzie po prostu, chociaż dobrze. Okej, chyba ten blok weźmiemy. Dobra, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, i to będzie podstawa naszego całego pomnika, który tutaj zrobimy. Także lecimy teraz do góry, kilka bloków. Musimy tutaj dobrze tylko wszystko dobrać. Okej. Myślę, że nie ma takiego skórnego? Jak to nie ma? Jest skórny, jest. Nie ma. No jak to nie ma? Nie ma kleju takiego. Terakota tutaj chyba to się nazywa. Tak, już mi się zapomniało. Już ma. Teraz. Dobra, tutaj zrobimy tak, okej. Ja się podpieram tutaj Belli skinem, bo wiecie, no, nie znam go na pamięć, więc muszę tutaj kombinować. Dlaczego? Powinieneś już znać mnie na pamięć. Znaczy się, wiem, jak wyglądasz, ale tak jak miałbym odwzorować to jeden do jednego, to myślę, że byłoby mi ciężko. O nie, to ja się muszę zastanowić. Nad czym? Dobra, ty masz chyba taki kolor, ty masz taki trochę niebieski, ale bardziej fioletowy taki, nie? Tej sukienki. Nie, tak. Na pewno nie. Poza tym to nie jest sukienka. No to takie ogrodniczki, czy nie wiem co to jest. Tak jest. Dobra, słuchajcie, na razie robimy taki, wiecie, poglądowo z przodu sobie, później to ładnie wykończymy. Na razie po prostu musimy zrobić podstawę, żebyśmy wiedzieli, co tutaj budować i jak budować. Także tu się nie przejmujcie jeszcze tym, bo to wszystko będzie ładnie zrobione. Już tak wysoko jestem. Ja na razie sobie bloki zbieram. Będę was wszystkich widzieć. Co? Serio? Tak. No co? To fajnie. To bardzo fajnie. Dobra, bounce. Teraz tutaj musimy zrobić ręce. Już nie mam miejsca. Ręce zrobimy tak na trzy, dobra. Cóż, lecimy. I tutaj na biało, dobra, rękawki. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, dobra, jak to i teraz jak duże. Wysoko to musi być? Jeszcze wyżej chyba. 3, 4, 5, 6. Nie wiem, czy ja dobrze tu dobrałem tą wielkość. Ale spoko, zaraz zobaczymy. Ja muszę tutaj jeszcze zobaczyć. No. To chyba było na 3 albo na 4. Robiłem ręce, nie pamiętam, słuchajcie. Dobra. Czekajcie, jak zrobię na 4, to będą za duże? Wydaje mi się, że będą za duże. Dobra, zróbmy tak. Belka nie będzie na środku. Dobra, ja robię to w ten sposób. Wydaje mi się, że tu powinno być spoko. Zaraz zrobimy sobie też buźkę tutaj. Buziu, nie. Dobra, buźkę zrobimy, pyk. Okej, dobra, wydaje mi się, że taka wielkość jest całkiem spoko. Więc tutaj możemy faktycznie już tą buzię zrobić, okej. Ale duże buty. Kurczak, idź stąd. Tylko, zróbmy to może wężej troszeczkę, bo to będzie brzydko wyglądało. Okay. O, widzę, jak tam budujesz. Ciebie. Ja ciebie też. Dobra, wydaje mi się, że będzie spoczko, tak. Dobra, lecimy w dół. Teraz nogi. Pyk, dobra. I teraz tutaj musimy zrobić. Pyk i pyk. Dobra, cztery i tu na trzy. Też. Jest spoczko, dobra, mamy to. Trzy, cztery. Pyk, pyk, okay. Pyk. A ty robisz pyk taki płaski skin? Nie, 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 ja robię taki 3D, epicki. Ja też taki mam w planie, ale zobaczymy. No, to ciekawy ja jestem. Co? Tego twojego w planie. Dobra, robimy to tak. To się nie zdziw. Dobra, okay. Teraz tu musimy zrobić coś takiego. Teraz żeby tu zrobić rękawki. Chociaż one mogą być tak w sumie równo tutaj z tą ręką. Nie zgadzam się. No dobra, i teraz trzeba dobra, ciuch. Zobaczmy. Chociaż jak ja bym to usunął tak. Nie, tak będzie głupio.
Dobra, tak jest spoko. I to będzie wysunięte, także mi się to podoba. Teraz tutaj tym białym. Dobra, kwarcem niepotrzebnie to kwarcem robię. Chyba lepsza byłaby terakota biała, bo ona jest bardziej biała, ale no trudno. Dobra, znalazłam idealny kolor. Ta wyjdzie mi mniejsza niż ja sobie zakładałem chyba. No wiesz, ja mogę mieć małą głowę, ale mam duży mózg. No, wydaje mi się, że wyjdzie mi tu za mała ta głowa. Dziwnie, słuchajcie, to wygląda trochę. Powiem wam, to chyba powinno być równo normalnie. Dobra, mam takie coś. Wydaje mi się, że tu muszę to wyrównać, czyli zrobić to tak. Wtedy będzie spoko, bo tutaj mi zabraknie miejsca na oczy i tak dalej. No, czy ja muszę mieć, co ty? No wiem właśnie, dlatego muszę... Zwariowałeś? To tutaj powiększyć. Dobra, lecimy... Lecimy wyżej, zaraz zajmiemy się tutaj głową, a resztę rzeczy sobie wykończymy później już, dobra. Czyli oczy ale będą gdzieś tak tutaj, dobra. Dobra, tu będą już dalej włosy. Okej, okay, tu oczy wyjdą chyba spoko. Z orbit? Nie, 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 z orbit raczej nie wyjdą. No dobra, dobra, wydaje mi się, że Belko, tak będzie spoczko. Chociaż możemy zrobić je takie dłuższe, okej. Okay. Dobra, jest okej okay chyba, tak mi się wydaje. Coś ciemniejsze. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie jest za wysoko właśnie. Oj, czekajcie. Ty tam się za mocno chyba przykładasz do tego. Troszeczkę tak, ale no trudno. Dobra, zrobimy tak i tu już będą włosy. Dobra, musimy coś żółtego znaleźć na włosy Belli. Chociaż one nie są ja nie żółte, są blond, włosów. Ale nie mamy takiego blond tutaj koloru. Więc musimy... przearanżować to żółtym kolorem. Aha, to fajnie. Miałam kiedyś żółte. Wiem. To spoko. Tak, ty wiesz. No wiem. Tak tragicznie wyglądałam. Dobra, robimy tak. Tutaj będzie to oko. Okej, spoko. Tak. Dobra, i tutaj będzie tak. Okej. Zaraz też, bo sami się dobra, zajmę. Pyk. I one ale tu będą się chowały za ten. Okej, dobra. Ale to śmiesznie wygląda. To fajnie, to fajnie. Dobra, proszę mi krzywdy nie zrobić tam. Nie, no co ty? Nie bój się, wszystko będzie... W końcu wiesz. Wszystko będzie spoczko tutaj. Tak się zemścić, nie? Już się boję. Wszystko będzie spoczko, dobra. Włosy takie długie będą, o tutaj sobie. Dobra, jest. Podoba mi się to. Podoba mi się ten mój skin, który tutaj wyszedł. Ja ci się podoba? Dobra, pyk. Dobra, okej. No, to jest okay. Fajnie. Teraz dobra, jeszcze głos. Tutaj uszy będziemy musieli zrobić, słuchajcie, pamiętajmy ach, o uszach. Uszy. Dobra, nie wiem, czy już nie za wysoko, chyba za wysoko poleciałem, to zostawmy to tak, jak jest tutaj. Tak mi się to podoba. Włosy. Proszę państwa. To mi się tak podoba, słuchajcie, zostawimy to tak. Tutaj zrobimy po prostu uszy jeszcze. Czyli weźmiemy sobie ten czarny taki kolor, nie węgiel, ale... Weźmiemy sobie... Black Terracotta jest taka, nie jest... O, Concrete jest czarny, dobra. Z czego ty masz włosy zrobione? O, Concrete mi nie spadnie, dobra. Z tego zrobiłem, z terakoty żółtej po prostu. Terakoty. No. Mhm. Dobra, jakbyśmy zrobili to w ten sposób... To nieźle, poleciałeś. Dobra. Chcę sprawdzić, jak to wygląda. A, to taki brzydki mi żółty zrobiłeś? Tak, taki brzydki zrobiłem. Dobra, wydaje mi się, że tak jest spoczko, więc... Yellow. Czekajcie, coś mi tutaj nie wyszło. Tu bardziej takie... Takie szpiczaste te uszy mi wyszły, a tu... O, takie będą chyba najlepsze. Dobra, chyba mam... Chyba znalazłem dobre uszy, chociaż takie są... Dosyć sterczące mocno, ale to trudno. Dobra, pink coś musimy znaleźć. Dobra, o, tu mamy ładny różowy. Dobra, to robimy. No i super, mamy uszy, mamy tutaj włosy. Okej, okay, teraz musimy wziąć biały kolor. Czyli coś white concrete. Dobra, może być white concrete, chociaż on nie jest taki mocno biały, ale dobra, wygląda spoczko tutaj to. To jest takie coś. Pyk i pyk. Aha, i tu pyk jest i pyk. Coś. I tutaj masz niebieskie oczy ogólnie na skinie. Tak. Ale wiem, że ty masz zielone. Co? Co? A jakie, niebieskie? Ja mam zielone oczy w realu? No. I to? Śpiesz stołowym. Dobra, robię ci niebieskie, jak są za tym. Co za człowiek? Dobra, słuchajcie. O, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, tutaj zęby zrobimy. To
Teraz ma takie białe, duże i wielkie, białe, jak u królika, wielkie zęby jak musimy, ktoś ostatnio napisał. Musimy zrobić, dobra, pyk. O, ja nie mogę. Albo czarne i zrobimy zęby jakieś, ale by było. No, kiedyś pisali, że mam żółte zęby, że nie myję. Dobra, jest okej. Wydaje mi się, że wyszło to całkiem nieźle. Także buzia jest spoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Okej. Tutaj to jeszcze wykończymy sobie. Tak, okej, dobra, mamy. I teraz potrzebuję, to jest 0159. I dobra, i lecimy. Aha, to sobie ty robisz tym, Beatem. Tak. No, to ekstra. Pyk. Pyk. To już porobione. Set 0159. Dziękujemy cyk, państwu. Dobra, jest. Okej, okay. Ale lecimy, słuchajcie, z tym budowaniem. Idzie mi całkiem fajnie. To super. Dobra, mamy już tutaj buzię zrobiono. Teraz tu musimy z tymi włosami jeszcze coś zrobić. Ja nie wiem, jak je tak zrobię. O, będzie fajnie tak. Dobra, dobra, zrobimy w takim razie tak. I mamy sobie tutaj. Oh my God, wykończymy już to ręcznie. Praca. Chociaż lepiej byłoby to word editem. Ty też wysoko poleciałaś tutaj. Z nie tym patrz. Skinem swoim widzę. Ty mnie teraz nie stresuj. Ważna sprawa. Ja się tak dzieje. Spinam, żeby to szybko zrobić. Już buzię mam zrobioną całą twoją, więc. Fajnie, to fajnie. Ja się cieszę, bo właśnie już mi tutaj to wyszło, także jest fajnie. Dobra, okej, okay, jaki to jest? 0159, ale 4. Dobra, pyk. No te włosy takie są pyk. Średniawe, ten kolor. No, no ten kolor jest taki, mi też się nie podoba, ale już i tak wygląda to spoko, powiem wam szczerze. Że mi się podoba. Trzy. Taki bo kolor. Bo był jeszcze taki kość słoniowa, ale to już znowu za jasne. Tak, to żeby było za jasne, dobra. Ja robię to w ten sposób i tutaj nie kombinuję za dużo, bo jak zacznę kombinować, to wyjdzie źle. Także, dobra, tu już mamy gotowe. Tu jeszcze sobie pyk tylko wykończymy. Żółty? Dobra, i zaraz no. Tymi włosami jeszcze dalej się zajmiemy. Teraz musimy zająć się tutaj dołem. Ale fajnie mi to wyszło. Wygląda to śmiesznie, ale fajnie, mi się podoba. To fajnie, dobra. To już się boję. Tutaj masz taki guziczek, okej, okay, to zrobimy ten guziczek. I tu musimy dodać kilka takich elementów bardziej wypukłych. Dobra, mamy pyk. To, to może tą weźmiemy terakotę teraz. I wypełniamy. Tutaj jest taka kieszonka, więc zróbmy jej tą kieszonkę. Tak, kieszonka musi być. Dobra. Zawsze tam coś chowam. Na pieniądze. I na szminkę. Co? Dobra, mamy tą kieszonkę zrobioną. Okej, okay, jest spoko, wygląda to. Tutaj już chyba jakoś nie będę tak szalał, może dodam kilka takich elementów. Żeby to nie było takie jednostajne. To jest rzęsa. Okej, okay, dobra, jest spoko. Tutaj mamy fajnie. Teraz tak, te nogi ja bym schował jednak troszeczkę tutaj. Nie chowaj mi nóg. W ten sposób. Oczy. Wydaje mi się, że to będzie lepiej wyglądało, jak one będą tak trochę schowane. Moje oko. Dobra. Średnie te oko. I o, w ten sposób. Skóra. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Czyli są tutaj schowane te nogi, dobra. I mamy tutaj buty. I one są spoko, że są aż tak wysunięte. Tutaj tylko no dobra, bym jeszcze zrobił coś takiego. Teraz mi zostały już tylko uszy. Pyk, pyk, pyk. Chyba. A pyk, nie, ręce pyk, jeszcze muszę pyk, dokończyć, pyk, o nie. Pyk, pyk, pyk i pyk, dobra. Ręce są z tym. I to ewentualnie zastąpię. Ja na razie mam 2D. Tak? Ja już praktycznie wszystko w 3D mi się już udało prawie zrobić. No to super. Ja już tutaj jestem na etapie finalizacji ogólnie. No już dobra, zobaczę. Wygląda to później... spoczko. Gdzie jest ta moja ta? Dodamy jeszcze tutaj takie elementy, to też będzie fajne. Dobra, ręce mamy gotowe. Okej, okay, dobra, możemy tutaj kończyć, robić tył już ogólnie. Oj. Nie, dobra, nie. Tutaj mamy 1598, dobra, więc 1598. Okej. 78, pyk, dobra, mamy. Brzydki ten. I pyk. Muszę to i wymienić. Pyk, dobra, okej. Okay. Tutaj lepsze. Damy tą białą terakotę. Okej. Okay. Kwarc. Dobra, no, to mi się wygląda. Podoba. Tutaj musimy to wypełnić uszy. Też tym. 7, 5, 9. Dobra, pyk. Czarne uszy. I to dobra, fajnie mi idzie, słuchajcie, naprawdę.
I uda mi się chyba nawet tył wykończyć całkiem. To no, już to w ogóle super. Będzie epicko. 3, dobra, okej. Okay. Dziwne, jak te moje uszy to jak jakiś portal wyglądają. Tak? No to teraz? Możesz zrobić portal, będzie fajnie. Oh my god, nie, tragedia. Co ja zrobiłam? Pyk, dobra, okej, okay, mamy? Dobra, co tam? Dobra, tutaj z przodu jest spoko. Tutaj wygląda to trochę śmiesznie, bo jest taka za duża, ale zaraz to tutaj naprawimy, słuchajcie. Myślę, że tak gdzieś tutaj możemy to skończyć. Okay. Jeszcze tu. Okej, okay, i tutaj też, bo to jest za daleko, po prostu poleciałem. Nie może to być na 8. Wydaje mi się, że tak będzie. Będzie chyba najlepiej. Chociaż może ten jeden blok jeszcze tutaj. No i dobra, skończyłam. Czekajcie, bo tu jest wysunięte o 1. Zrobione. To w sumie tutaj jeszcze jakbym to zrobił, to będzie spoczko. To teraz lecimy. Czekajcie, zrobimy jeszcze tak. Pyk. I. Brąz. I tutaj damy pyk. Dobra. A te dwa usuniemy. Ten. I ten. Ten tutaj. Damy set 0. O, i będzie spoczko, dobra. I teraz jeszcze raz to wykończymy sobie tutaj, pyk, dobra. I to też damy set 0. Okej, okay, i tutaj też. No widzę, u mnie działa dobrze. Mi fajnie dzisiaj idzie jakby z tym word editem. Dawaj. Czekajcie, jeszcze tutaj musimy usunąć chyba. Lataj. Dobra, bo tu będzie wysunięte tak. Okej, okay, dobra, tak nogi będą okej okay wyglądały. Czekajcie, bo to było to? Okej, okay, dobra. Kto we mnie wierzy? Nikt już nie wierzy. Musi wierzyć. Nie. Ja dam radę. Dobra, i to było. Czekajcie, 8. Buty już zrobiłam, 3D. Tak? Skarpety też. Ty serio robisz 3D? Tak, a co? No, to jestem w szoku. A o co chodzi? Dobra, tutaj mamy ogarnięte, tu mamy ogarnięte. Zostały nam ręce tylko jeszcze do zrobienia, więc... Skończmy je tutaj. Ciężkim szokiem. Tak będzie będą za duże, więc takie będą idealne. Okay. Kwarcu nie mam. Dobra, bierzemy kwarc. Pyk, pyk, pyk. Bo już musimy kończyć powoli. No kończę. Pyk, dobra. Wydaje mi się, że takie ręce. Są spoko takie ręce. Dobra. Czekajcie, dobra, to. Czy to jest na tyle te ręce, czy jeszcze dalej? Nie, chyba. Czekajcie, ile to jest? Raz, dwa, trzy. Dawaj, belka, leć. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra. Czyli tu jak zrobimy, to już mamy finito. Okej, okay, dobra, tutaj mamy już gotowe, więc zostały nam tutaj zrobić tylko jeszcze włosy. Tak, żeby one tu mi się zgrywały, więc zróbmy je tak, bo one muszą aż tutaj nachodzić. Dobra, okay. Mocno i to dosyć daleko one tutaj nachodzą. Nachodzą. Dobra, bo one są długie, więc zrobimy to w ten sposób. Ale okay. Stres, ale wydaje stres. Wydaje mi się, że jest spoczko. Tutaj zróbmy jeszcze taki bardziej 3D troszeczkę. Okej, okay. Tu mamy spoko, więc tutaj jeszcze sobie wykończymy. Mam pary. Gdzie, belka, co ty zrobiłaś? Pyk, dobra, tutaj możemy to połączyć jeszcze trochę. Oj, belka. Tu dobra, musisz... tu mi się podoba. Wyciągnąć. Tutaj jeszcze to zrobimy. Tak. Okej, dobra, włosy mamy już z tyłu też zrobione, więc został nam tylko ogon do zrobienia. Więc zajmijmy się tym ogonem. Czekajcie, tu jest gdzieś środeczek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, to na czwórce. Powinien być gdzieś tutaj ten ogon. Ale sobie pracę dodałam. Dobra, no. Zrobimy tak. Kiepsiutko tak faktycznie, belka. Tak jak ma być ten ogon. Pierwszy raz chyba zrobiłem w ogóle przód i tył postaci. Dało mi się zrobić. Tak. Serio? Serio. Dobra. A jedna ręka jest?
Dobra, mi się wydaje, że spoko, słuchajcie, że ja już skończyłem w tym momencie, więc czekamy teraz jeszcze tylko na Bellę i czekamy na Nopka i zobaczymy, kto będzie miał lepszy tutaj, słuchajcie, pomnik. Okej, słuchajcie, jesteśmy już gotowi, jesteśmy u Nopka i pierwszy pomnik, zobaczymy Nopka, oczywiście możecie oceniać w komentarzach od 1 do 10 każdego pomnik. Teraz Nopka możecie ocenić, napiszcie w komentarzu jestem ocenę. Jestem podobna. Uuu, Nopek, szeroko poleciałeś tutaj. Dlaczego ci zrobił Zeza? On chyba narysował ja Nopki Tibelle. Mi się wydaje, że on zrobił taką Nopki Tibelle. Czarnego zęba jednego. No fajnie, dobra, ale czy to jest 3D? No taki, powiem ci, że trochę tutaj coś próbował zrobić. No fajnie, no, fajnie. Powiem ci, że chyba najlepsza jego budowla. To jest pomnik, słuchajcie, w wykonaniu Nopka. Możecie ocenić, teraz lecimy do oceniania Belli. Dobra, i to jest, wow, pomnik Belli. No epicko wygląda. Podoba mi się, czyli pro nie, wyszedł nie, całkiem nie, fajnie. Oczy. Oczy trochę dziwnie wyszły faktycznie. O, jaki mamy ogonek! Jaki mamy ogonek. No fajnie, ale z tyłu masz skończone tutaj. No te oczy dziwnie trochę, ale tak ogólnie to spoko. Dałbym nawet ocenę taką 8. 8 ja bym dał. A wy widzowie, nie wiem, możecie ocenić chusteczka. O. W komentarzu, no teraz to teraz w ogóle, Dziunia teraz jest. To ja w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. To jest no, ale poziak. Dobra. Dobra, teraz mamy pomnik zbudowany przez hakera, czyli ale przez buty, Vito. Fajne. Dajcie znać, jak wam się podoba. Bella, a ty jak zawsze oceniasz to? Takie buty robisz. Jak ty to oceniasz? Ej, ale z tyłu jest dziwną. Dlaczego? Uśmiechasz dziwną się. No uśmiechasz tak, się. Nie wiem. Dlaczego? Ale uszy to mam śmieszne. Dlaczego śmieszne? Jak chyba taka postać z Avengersów jedna przy kasku ma takie czułka. No tak, nie wiem, trochę może tak. One nie, czy mi nierówno chyba mi trochę robisz. Wyszły może te uszy. Wydaje mi się, że wyszły mi nierówno, że jakbym tutaj dał bliżej, to by było lepiej. Ładnie, tylko że ja robiłam jeden do jedynego mojego skina. Co to znaczy? No te guziczki w takich to jest jeden do jednego? Nie? Serio? Ty masz no jeden guziczek. Nie, dwa mam. Nie, jeden u mnie jest na skinie. Nie, na górze i na dole. Pokaż się, pokaż się. To nie jest włos. To jest włos! Nie. To jest włos. Taki sam pokaż jest kolor. Się. Mi się, nie wiem, ocencie, nie. Oceniaj Bella, ile dajesz tutaj. Tobie? No. Może 9 i 8. 9 i 8, okej. Okay. Wy możecie ocenić też w komentarzu, słuchajcie, moją budowlę. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapę do góry, piszcie w komentarzach też, kogo mielibyśmy zbudować w kolejnym odcineczku Nob kontra Pro kontra Hacker. My dzisiaj wam dziękujemy za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa! Pa.